Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Lupina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Michale, co takiego wydarzyło się w Azji w zeszłą niedzielę? Co jest istotne i ważnym, co jest istotnym i ważnym tematem do rozmowy? Odbyły się wybory w Birmie. To jest najważniejsze wydarzenie minionego tygodnia w Azji. Wybory, które były przełomowymi wyborami, czy może drugimi pod rząd przełomowymi wyborami. W kraju trwa transformacja ustrojowa, trochę podobna do tej w Polsce, a trochę niepodobna, dlatego że system autorytarny podobny, natomiast u nas była partia komunistyczna, a tam armia. Także tu jest różnica, natomiast odchodzenie od dyktatury podobne problemy, podobne wszystkie odcienie szarości po drodze moralnej, politycznej i tak dalej. Ale różnice takie, że system polityczny skonstruowany przez armię powoduje, że każde kolejne wybory powszechne są de facto wyborami o być albo nie być cywilów, władzy cywilnej. No więc każde kolejne wybory w Birmie są przełomowe. No i te też takimi były, dlatego że pytanie, jak w każdych wyborach było, czy cywile uzyskają wystarczającą liczbę mandatów, dlatego że Birma ma system JOW-ów, więc czy uzyskają wystarczającą liczbę mandatów, żeby móc przegłosować armię w parlamencie. A skąd w ogóle wzięły się JOW-y w Birmie, bo to w sumie dość nietypowa sytuacja jak na Europę. Ponieważ jest to tradycja brytyjska, kolonialna, jak Brytyjczycy wychodzili z końcówka kolonializmu, to Brytyjczycy zaczęli wprowadzać pewne reformy, ich celem oczywiście było de facto utrzymanie władzy, natomiast jak wprowadzali reformy i częściowe głosowania, czy częściową demokratyzację, no to kopiowali swoje własne rozwiązania, a wówczas były to JOW-y, no i w efekcie pozostało w Birmie, bo to było tak, że Brytyjczycy wyszli z Birmy w 1948 roku, a wybory tam, czy demokracja mniej lub bardziej udana trwała do 1962 roku, no a potem był zamach stanu armii i aż do 2000 formalnie 11, a realnie 2015 roku były rządy wojskowych, no więc jak już przywrócono demokrację, no to przywrócono ją w tej formie, jaka była bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości, postkolonialna, no i właśnie stąd JOW-y. Jest kilka rodzajów JOW-ów, ten się nazywa z angielska First Past the Post i generalnie oznacza, że i bardzo premiuje o duże partie. To jest ogólnie, możemy dyskutować na temat wad i zalet JOW-ów, natomiast ten taki system premiuje duże partie, co w kraju wieloetnicznym, jakim jest Birma, tam jest ponad 100 narodowości, z tym, że główna grupa etniczna, czyli Birmańczycy, to ponad 66%, to ten system tylko utrwala dominację birmańską, dlatego że premiując duże partie, które siłą rzeczy są birmańskie, unicestwia te mniejsze. Jakie wyniki wyborów? Cywile wygrali, co prawda one nie są jeszcze oficjalne, dlatego że komisja wyborcza wciąż nie podała oficjalnych wyników, ale one są już dość dobrze znane, to znaczy krążą te wyniki po internecie birmańskim i najważniejsze dzienniki birmańskie je podają, więc nawet jeżeli się tam pomylimy o kilka mandatów, to istota nie będzie, to nie zmieni się aż tak dużo. Otóż rząd obecny, cywilny, rząd tworzony przez partię Narodowa Liga na Rzecz Demokracji, NLD, zdobył według tych najbardziej prawdopodobnych sondaży, musiał zdobyć 322 mandaty, żeby mieć większość,
w 664 dwuizbowym parlamencie, czyli dwuizbowym parlamencie składającym się z jednej izby, która ma 440 miejsc, to jest izba niższa, Piduch Luto, czyli izba przedstawicieli, a druga izba wyższa, czyli Amiota Luto, 224 miejsca, tam z kolei są i no to razem daje 664 miejsca w obu izbach. No i teraz cywile musieli zdobyć 322 miejsca, żeby mieć większość. No i zdobyli te 322, a nawet więcej, dlatego że według tych nieoficjalnych wyników zdobyli 399. Także to jest miażdżące zwycięstwo. No i to jest drugie pod rząd miażdżące zwycięstwo głównej partii cywilnej w Birmie, NLD, dlatego że w poprzednich wyborach w 2015 roku NLD zdobyło 390 mandatów. Także teraz prawdopodobnie jeszcze poprawiło swój wynik. No i jest to absolutna klęska wojskowych, partii wojskowej USDP, która 5 lat temu zdobyła 41 miejsc, a teraz prawdopodobnie zdobyła w okolicach 20 miejsc, 21 najprawdopodobniej. No ale w każdym razie no, mniej więcej o połowę mniej. Także no, jest to zmiażdżenie rywali, jeśli chodzi o wynik wyborczy. No i to oczywiście daje bardzo silny mandat do rządzenia przywódczyni NLD i faktycznej przywódczyni państwa, czyli pokojowej noblistce Aung San Suu Kyi. A co to oznacza ten wynik wyborów dla zwykłych obywateli, a co oznacza dla... Wojsko jest siłą bardzo niejednoznaczną w Birmie. Z jednej strony jest słusznie nagradzane za to, że było w stanie utrzymać jedność terytorialną kraju, przynajmniej w znacznej części. Postkolonialna historia Birmy była bardzo trudna. Był taki nawet moment, że przez kilka miesięcy jej ówczesna stolica Rangun była oblegana. W ogóle naprawdę niewiele brakowało, a kraj zostałby podzielony przez różne partyzantki między siebie, były one blisko zwycięstwa. No i armia de facto obroniła tą niepodległość Birmy i później obroniła również Birmę przed podwójną inwazją chińską, najpierw maruderów z Kuomintangu, a następnie skrytą inwazją chińską już ludową w 1968 roku. To trochę takie zielone ludziki, tylko w wersji lat 60. No więc armia ma swoje zasługi ewidentnie, jeśli chodzi o interesy narodowe w przypadku jeszcze z takich zalet to, że była w stanie generałowie, a konkretnie jeden generał wówczas, Nguyen, był w stanie utrzymać Birmę z dala od wojny wietnamskiej, także to też jest duża zaleta. Natomiast jednocześnie Birma jest krajem, w którym no, nie ma chyba drugiego takiego kraju na świecie, w którym by tak źle rządziła armia. Chociaż nie wiem, może w krajach jakichś afrykańskich też by podobnie można było uznać, no ale na pewno w Azji nigdzie tak źle nie rządziła armia jak w Birmie. Birma była krajem w latach 50. zaraz po dekolonizacji, dekolonizacja w 1948, w latach 50. demokracja w Birmie była krajem, który był uznawany za jeden z, no, z symboli sukcesu, w miarę bogaty jak na warunki ówczesne azjatyckie, z świetlaną przyszłością i ogromnymi możliwościami. No i no, jego symbolem, jego statusu międzynarodowego było to, że Birmańczyk, birmański dyplomata U Thant, czy jak się go czyta po angielsku U Thant, został sekretarzem generalnym ONZ-u w 1961 roku i piastował tą funkcję przez 10 lat, więc to był symbol docenienia Birmy przez zagranicę. No a potem doszła do władzy junta wojskowa i ona to wszystko zepsuła. To jest absolutnie spektakularny przykład złego rządzenia. No i Birma z jednego z bardziej bogatszych krajów Azji, lepiej rządzonych, dobrze patrzących w przyszłość, stała się jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, to już nawet nie w Azji, ale w ogóle na świecie, krajem no, obraz nędzy i rozpaczy, tak w dużym skrócie. Pozycję międzynarodową ówczesnej Birmy w ogóle nazwano prawie żartem w 1988 roku. No i ta armia no, fatalnie rządziła, no i wytrzymała kolejne ataki na nią, żeby jej odebrać
odebrać władzę, czy to protesty społeczne w 88, największe, później jeszcze takie dość spektakularne mnichów w 2007, czy sankcje międzynarodowe też wytrzymała, te sankcje nie były w stanie tej hunty przymusić do oddania władzy, no aż w końcu sami generałowie zaczęli reformować. No i jak zaczęli reformować, to stworzyli taki bardzo specyficzny system, który w ogóle nazwali w niezwykle uroczy sposób zdyscyplinowaną demokracją. To jest, jak mamy te liczne demokracje przymiotnikowe, to ta birmańska jest tutaj, myślę, jednym z ciekawszych przykładów, dlatego że mamy zdyscyplinowaną demokrację. I ta nazwa jest w ogóle ciekawa, dlatego że jakby, no skoro armia, no to logiczne, że musi być demokracja zdyscyplinowana, nie jak z koszar. Więc to jakby pierwsza rzecz, która się nasuwa. I rzeczywiście jakby zaraz, jak przedstawię ten system, to słuchacze zrozumieją, czemu ona jest taka bardzo wojskowa. Ale z drugiej strony jest tu też element kulturowy bardzo silny, dyscyplina to jest jedna z najważniejszych wartości w kulturze birmańskiej, ona się wywodzi z buddyzmu, jest to dyscyplina duchowa, więc tutaj to nie brzmi tak źle po birmańsku, jak brzmi po Sikhan Democracy, po birmańsku demokracja jest oczywiście przejęta z angielskiego, natomiast to nie brzmi tak źle po birmańsku jak po polsku czy po angielsku. Natomiast dlaczego jest to zdyscyplinowana? Dlatego, że jak już generałowie uznali, że się pobawią w cywili i w cywilną demokrację, to wymyślili, napisali konstytucję, która obowiązuje dzisiaj. Jest to konstytucja najbardziej zdominowana przez armię konstytucja na świecie. To w tym rankingu nie ma konkurencji. Tam druga, Uganda jest w ogóle nieporównywalnie słabsza. I otóż konstytucji wybiera się tylko 75% parlamentu, 25% miejsc w parlamencie desygnuje armia, a żeby zmienić tą konstytucję trzeba 75% plus 1. No czyli innymi słowy, bez zgody armii nie da się zmienić, bez jednego posła armii nie da się zmienić konstytucji. Ta konstytucja daje armii immunitet prawny. Nie można sądzić żołnierzy za zbrodnie, których dokonali wcześniej, czy w ogóle za jakiekolwiek działania. Jurysdykcja jest w rękach, sądownicza jest w rękach armii. Co więcej, armia ma autonomię, w tym autonomię budżetową. Ma również 3 ministerstwa w każdym rządzie. Ministerstwo Obrony, Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Pogranicza. Ma również wiceprezydenta oraz ma większość w Radzie Obrony i Bezpieczeństwa. To jest ciało, które w konsultacji z prezydentem może wprowadzić stan wojenny i przekazać pełną władzę w ręce głównodowodzącego armii. Może dokonać tego de facto zamachu stanu, jeśli będą zagrożone 3 zasady narodowe. A te 3 zasady narodowe to to się trudno tłumaczy, natomiast jest to, można przeznaczyć integracja terytorialna, suwerenność oraz moja ulubiona z tych 3 zasada narodowej solidarności. No więc jeśli ta Rada Bezpieczeństwa i Obrony birmańska uzna, że zagrożona jest narodowa solidarność, no to może dokonać zamachu stanu całkowicie legalnie. No i to jest jak nasze przed Bogiem i historią, dlatego że tak na dobrą sprawę, no co to jest narodowa solidarność, nie? No jak to w ogóle określić, zdefiniować w ogóle, kiedy można uznać, że ona jest zagrożona, nie? Więc to tak naprawdę jakby ta konstytucja de facto daje armii mnóstwo bezpieczników. No i dzięki tej konstytucji w najlepszym wypadku rządzi jakaś przykrywka armii cywilna i jest wszystko pięknie, bo mamy demokrację, a w najgorszym razie każdy rząd cywilny, który chce być opozycyjny wobec armii, no to ma nad głową miecz Damoklesa, dlatego że ta armia mu może w każdej chwili zrobić zamach stanu i w ogóle to on nie kontroluje de facto armii. No i taki system narzucili generałowie, no i byli pewni, że już wygrali. No ale przeciwniczkę mieli trudną, czyli opozycyjną przywódczynię Aung San Suu Kyi, która nawiasem mówiąc jest córką założyciela tej armii. Tu jest tak, to są ciekawe takie nieoczywiste elementy. Tak, bo to jest w dużej mierze taka kłótnia w rodzinie, nie? Między córką ojca a kumplami ojca, więc. No i córka wróciła do Birmy w 1988 roku, przyłączyła się do protestów, przejęła w pewnym sensie te protesty. No, oni ją wsadzili do aresztu domowego, zniszczyli jej rodzinę w ogóle.
ogóle strasznie, strasznie paskudni byli. To jest w ogóle wyjątkowo podłe było to działanie, ale jej nie złamali. Ona wytrzymała te 15 lat w sumie w areszcie domowym. No i stała się ulubienicą birmańskiej ulicy, dlatego że no poświęciła wszystko, co najbliższe, najdroższe temu, żeby odsunąć tych generałów od władzy. Przez 20 kilka lat była też ulubienicą Zachodu, dlatego że ona pięknie potrafiła tą swoją walkę sprzedawać na Zachodzie jako walkę o wartości uniwersalne. Dostała między innymi pokojowego Nobla w 1991 roku, w ogóle była nawet częścią popkultury. To teraz może z dzisiejszej perspektywy nie jest takie oczywiste, dlatego że dzisiaj już mamy zupełnie inny czas i w świecie popkulturowym ten czas leci bardzo szybko, więc 10 lat to jest bardzo dużo. No ale jeszcze 10 lat temu Suu Kyi to była osoba znana chociażby z szlagieru YouTube Walk On. To była osoba, dla której Maradona, Sylvester Stallone i kilku innych celebrytów nagrywali filmiki. To była osoba, którą nazywano nowym Gandhim, sumieniem świata, chodzącym symbolem deklaracji praw człowieka i tak dalej. Ona była uwielbiana na Zachodzie. No ale jednocześnie ten sam Zachód zaczął się z generałami dogadywać, dlatego że no Birma to jest za duży kraj, żeby go tak izolować, bo przez lata właśnie jeszcze jedno Suu Kyi walcząc z tymi generałami miała dwie karty w ręku, czyli mówiąc naszym porównaniem ulice i zagranicę, dlatego że miała poparcie społeczne, no i nakłaniała zagranicę, żeby ta nakładała sankcje na Birmę, żeby tych generałów zmusić do oddania władzy. Suu Kyi miała w głowie i przed oczami obraz RPA, którym rzeczywiście sankcje się powiodły i przymusiły do końca apartheidu, no ale Birma nie była niestety RPA i tutaj generałów te sankcje nie uderzyły, dlatego że po pierwsze to no z dwóch powodów generałowie byli jakby nie byli szczególnie zainteresowani kontaktami ze światem, więc nie trzymali pieniędzy w szwajcarskich bankach, nie wysyłali synów na Oxford, nie robili zakupów w Monte Carlo, więc jakby odcięcie od świata ich aż tak nie bolało, a po drugie żaden kraj azjatycki się nie przyłączył do sankcji, więc w tym momencie jakby te sankcje były bez sensu, no bo w tym momencie Birma handlowała z Azją, miała spokój, a co więcej jeszcze z tych sankcji wyłączono najważniejszy projekt gazociąg Jadana, który przebiegał przez południową Birmę, który tam przynosił w okolicach 50% dochodów w ogóle wszystkich generałom, dlatego że ten projekt Jadana był wspólnie budowany przez Francuzów i Amerykanów. No więc sankcje nakładano, tak, ale na najważniejszy biznes jednak nie. Więc to jest taka typowa hipokryzja zachodnia. No i kiedy generałowie zaczęli udawać, że reformują, albo zaczęli udawać, może nie, reformowali to oni naprawdę gospodarkę, natomiast kiedy zaczęli udawać, że demokratyzują, no to świat zaczął udawać, że im wierzy, no i wszyscy byli zadowoleni, no z wyjątkiem Suu Kyi, która co prawda została wypuszczona z aresztu domowego, no ale to tyle. Nikt nie chciał już za nią umierać na Zachodzie. Tutaj za dobre były te interesy z generałami, żeby tutaj to poświęcać. No i w efekcie Suu Kyi stanęła przed bardzo trudnym wyborem, no bo mogła albo zostać taką birmańską, czy birmańskim Dalai Lamą, czyli mówić jak żyć ludziom, apelować o pokój na świecie, udzielać porad i pozostać ulubienicą mediów zagranicznych, no bo Dalai Lama, który jest sam jest wybitnym politykiem, no niestety politycznie albo stety, zależy od punktu widzenia, no nie ma szans na osiągnięcie swoich celów, za to był w stanie zbudować sobie taką pozycję w świecie właśnie mędrca, który tutaj tych złaknionych duchowości wschodniej ludzi tam naucza, jak mają żyć i że mają tam miłować swoich przyjaciół i spędzać odpowiednio każdą minutę swojego życia, więc to jest duża jakby duży potencjał, natomiast no nie w fundamentalnej dla Dalai Lamy sprawy, czyli od odzyskania Tybetu. Nie? No ale no i Suu Kyi mogła podobnie, to znaczy ona mogła być takim właśnie birmańskim Dalai Lamą, żeby tutaj mówiła ludziom, że w jaki sposób o wartościach, albo o... Ona miała też takie tendencje, ja mam taki spis w domu cytatów z Suu Kyi, więc na przykład nie ma nadziei bez wysiłku. O, to takiej głęboka myśl jej na przykład. To jest jedna. Ale jest też na przykład ci, którzy widzą tylko rzeczy
fizyczne patrzą jakby jednym okiem, a ci, co widzą rzeczy też duchowe, patrzą oboma oczami. No więc taka. No ale rozumiem, że podjęła walkę, tak? Tak jest, ale właśnie ona tego nie zrobiła i moim zdaniem super. To bardzo dobrze o niej świadczy, dlatego tak. Że tak naprawdę. No nie, dzielna, tak, dzielna i ona tak naprawdę wcale nie poszła na łatwiznę, bo to by było pójście na łatwiznę. Nie, byłaby po prostu. Tak. Ta, byłaby ikoną, gwiazdą w ogóle, wszyscy by się zachwycali, pisali, jak ona jest piękna, mądra, cudowna, odważna i tak dalej, no ale nie miałaby szans, nie zrobiłaby tego, dlaczego poświęciła swoje życie, czyli żeby odzyskać tą Birmę, ojcowską Birmę, bo to jest kraj jej ojca i koniec, nie, czyli jej rodziny, z rąk uzurpatorów, bo tak ona to traktuje, wojskowych. No i poszła na faustowski układ tak naprawdę z armią, a mianowicie zaakceptowała tą konstytucję i postanowiła wystartować w kolejnych wyborach zgodnie z tą konstytucją. No i tutaj wracamy do tego wątku, który powiedziałem na początek. Czemu trzeba tyle mandatów? Otóż właśnie dzięki temu, że armia ma 25% miejsc w parlamencie, to głosy armii plus pozostałych partii jakby stworzyły koalicję albo jakby chociaż zostały przekupione, nieważne, to żeby przegłosować trzeba mieć większość. I teraz zgodnie z arytmetyką to powinno być 334 miejsca, ale Birma jeszcze nie dość, że ma skomplikowany ten system polityczny, to jeszcze ma sytuację, w której w części regionów toczą się walki z partyzantkami. Te partyzantki nie mają szans na wygranie, natomiast niektóre części kraju poboczne, peryferyjne kontrolują, no więc w tych miejscach nie mogą się odbywać wybory. W efekcie ta liczba mandatów się zmienia z wyborów na wybory, ta liczba mandatów, które da odpowiedni procent do tego, żeby móc przegłosować armię. No i to powoduje, że w tym momencie pięć lat temu to, żeby przegłosować armię, Suci musiała mieć 329 mandatów, a w tym roku musiała mieć 322. No i właśnie zawsze pytanie jest to, czy ona zdobędzie wystarczającą liczbę tych mandatów. No i w 2015 roku zdobyła 390 mandatów, no czyli znacznie więcej niż potrzebowała, no a w tym roku zdobyła prawdopodobnie 399 mandatów, czyli jeszcze więcej. No i efekt jest tego taki, że ona rządzi już od 5 lat i to jest bardzo trudna koabitacja z tą armią, dlatego że tak na dobrą sprawę to jest taki teatr cieni azjatyckich, bo oni tak z jednej strony to ona wszędzie wobec głosi pojednanie narodowe, że tutaj nie robimy lustracji, że wybaczamy i tak dalej, a oni generalnie mówią, że tak, że w porządku, demokracja, akceptujemy wybór narodu i tak dalej. No więc to są te pozory, no a realnie to oni by ją chcieli odsunąć, ale to by było za duże koszty teraz polityczne, no więc czekają, aż ona wreszcie sama odejdzie, ona ma teraz 75 lat, a z drugiej strony ona ich odsuwa tam, gdzie może, czyli zakulisowo. Nie może tego zrobić tak otwarcie, bo jej zrobią zamach stanu, a poza tym konstytucja ją blokuje, ale w Azji wiele rzeczy, czy bym powiedział, że znaczna większość rzeczy, to nie są formalne rzeczy, to są nieformalne. No i efekt jest tego taki, że ona swoich ludzi wstawia do administracji, przejęła, to był jej duży sukces, coś, co się nazywa GAD, czyli Departament, Powszechny Departament Administracji, czyli strukturę, która kontroluje całą administrację cywilną w kraju. No ona była w stanie to przejąć z rąk armii, to był duży sukces. I dzięki temu, nawiasem mówiąc, ona nominuje komisję wyborczą teraz. Także to taki duży sukces, więc to jest istotne i efekt jest tego taki, że te wybory tak naprawdę są, czy były, no pytaniem, czy ludzie to jakby kupują, tak? Czy ludziom się to podoba, dlatego że z jednej strony Birmańczycy doskonale wiedzą, że mamy, że co ona robi, że ona nie może ich otwarcie odsunąć, bo oni są za silni, ale robi to zakulisowo i to jest jakby na plus, natomiast na minus jest to, że te jej pięcioletnie rządy no, nie były nadzwyczajne, to znaczy ona nie zrobiła jakichś fenomenalnych reform, co więcej, de facto wzrost gospodarczy
gospodarczy, który był imponujący w ostatnim dziesięcioleciu, bo Birma się wyraźnie odbiła dzięki tym reformom generałów, tych samych generałów, tak, to pod koniec rządów wojskowych, to reformy Birmy sprawiły, że ona w pewnym momencie była najlepiej rozwijającym się krajem w Azji. Był taki moment w 2014 roku, że ceny nieruchomości w Rangunie, czyli największym mieście Birmy, były drugie najwyższe na świecie. Także tam był taki niesamowity boom mniej więcej w latach 2012-2015-16. No a za rządów Suu Kyi to jednak spowolnienie nastąpiło. Odwrót inwestycji. No nie najlepsze to są rządy. Nie są jakieś złe. To one bardziej takie trójkowe są. Tak, ta 3 plus to maksymalnie, tak jakby to oceniać. No i teraz pytanie przed tymi wyborami było takie, no czy ludzie jednak, no bo jednak ci ostatni generałowie, ostatni rząd generalski trochę lepiej rządził, w sensie jakby podstawowym, obiektywnym. Natomiast było pytanie, czy ludzie no jednak docenią tej wysiłki na rzecz odsuwania armii z życia społecznego, bo to też jest ważne, to tu jej się wiele udało. Rzeczywiście armia się tak nie panoszy jak jeszcze te 5 lat temu. No też, czy też raczej ludzie stwierdzą, że no trochę jednak rozczarowanie. No i ten wynik, 399 mandatów, no jednak pokazuje no miażdżące zwycięstwo Suu Kyi. Tak na dobrą sprawę, no to był plebiscyt. To był po prostu drugi plebiscyt nad rządami armii, czy też drugi nad tym, czy armię utrzymać w życiu społecznym. Jakby ludzie powiedzieli bardzo wyraźnie, no chciałoby się powiedzieć hasłem protestów w Polsce, tym słowem na W, tak? Tak, powiedzmy, że wypad, tak? Tak? Natomiast no to Birmańczycy tak mniej więcej jak ci protestujący te 2 tygodnie temu w Polsce, tak, to mniej więcej tak mówią generałom. A ponieważ Suu Kyi jest główną osobą, która jakby w oczach społeczeństwa, to ona jest tą, która broni ich przed tą armią. No i to powoduje, że ona zawsze wygra. Nie? Dopóki ona jest osobą, która jest w stanie tej armii się przeciwstawić, to ona zawsze wygra wybory. To znaczy, to nie jest oczywiście jedyny powód, natomiast to jest podstawowy powód. Te inne powody to też to, że te jej rządy no nie były takie złe, no były przeciętne. Tak? No, można powiedzieć, że mogła wszystko popsuć. Tak? No, nie zrobiła nic wspaniałego, ale z drugiej strony nie popsuła. Nie? Czyli primum non nocere. Nie? Najważniejsze nie szkodzić. Także nie zaszkodziła. Ona tak na dobrą sprawę, to jest też kolejny paradoks, ona kontynuuje ten kurs reform, który zaczęli generałowie pod koniec swoich rządów, no a na nią spada jakby to, że to ona jest reformatorką. No, to jest taka być może ironia losu. Ponadto ona się sprawdziła, przynajmniej tak symbolicznie, w czasie pandemii, bo chociaż Birma jest mocno dotykana tąże pandemią, bo teraz ten COVID ich tam lekko pustoszy, no to Suu Kyi jednak, no i, ale wszyscy wiedzą, że to jest słabe państwo, no ale Suu Kyi właśnie występuje w telewizji, mówi do tych ludzi, że mają trzymać dystans społeczny, myć ręce, że się mają zachowywać, no taka matczyna jest, to jest taka matczyność polityczna i można to oczywiście traktować jako PR i to oczywiście jest PR, ona jest jakby bardzo sprawnym politykiem, ona zna te kody, ona wie jak to robić, natomiast to nie jest tylko PR, to też jest jednak takie ważne przekonanie dla ludzi, kiedy cały świat wali, mamy po prostu pandemię, o której nikt nie wie, a dla takich krajów jak Birma pandemia jest szczególnie zła, dlatego że nie tyle sama pandemia, co konsekwencje gospodarcze, na przykład bardzo ucierpiała Birma, jak Chiny zamknęły swoją granicę, no to jak się wali świat, no to jak mamy poczucie, że rządzący ogarniają, że są w stanie coś z tym zrobić, tak? To ma ogromne znaczenie emocjonalne. A Birmańczycy mają wrażenie, że matka narodu, czyli Suu Kyi, ogarnia, że daje radę. I to jest też bardzo ważny element. No i wreszcie ostatni powód, no to jest tradycja buddyjska. W buddyjskiej tradycji wybory nawiązują w dużej mierze do takiego wzorca elekcji czy wyboru. Jakby w kanonie buddyjskim jest Aganya Sutta, to jest księga, którą się czasami zresztą przyrównuje do Księgi Rodzaju w Biblii. No i to jest sutta, która opowiada o tym, jak powstał świat.
No i to jest bardzo w ogóle ciekawa opowieść, ale to nie mam teraz na to czasu. W każdym razie tam jest taki moment, że ludzkość się już totalnie zdegenerowała, po prostu do samego, na sam dno upadła i wtedy się ludzie zorientowali, że jest bardzo źle i uwaga, wybrali najlepszego spośród siebie. On się Mahasamatta nazywał i dali mu pełnię władzy. Ale wybrali go jednomyślnie i to jest bardzo ważny wątek, no i on naprawił wszystko, no więc jakby to jest tradycja, w której wybiera się po pierwsze najmoralniejszego, najbardziej etycznego, najlepszego w sensie moralnym do rządzenia, po drugie wybiera się de facto jednogłośnie albo prawie jednogłośnie, no i też zwróć uwagę na konsekwencje. Pełnię władzy mu się daje. Nie? Jakby ludzie mają głos raz w wyborach i tyle. Nie? Nie ma nic później. To jest bardzo ważne, bo tak właśnie rządzi Su Ci. Ona przez 5 lat ona jest ostro oskarżana na Zachodzie, bo ona jest tam teraz bardzo potępiana, może o tym wątku za chwilę. Natomiast ona przez 5 lat to raczej się mało konsultowała ze społeczeństwem. No dali jej pełną władzę, no to czy pełną jaką ograniczoną przez armię, no to jej używała. A teraz proszę bardzo, odnowiła mandat. Tak na dobrą sprawę to jej zwycięstwo to jest rekoronacja. Taka polityczna rekoronacja. Jak poprzednio była koronacja w 2015 roku, tak teraz jest symboliczna rekoronacja na nieformalną królową Birmy. No i ale to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że ten układ jakby odpowiada obu stronom, dlatego że to były wolne wybory. To znaczy te 35 mniej więcej milionów ludzi poszło głosować i naprawdę nikt ich nie przymuszał do tego, żeby głosować tak, a nie inaczej. To jest jakby ich wolny wybór i oni wybrali Su Ci, no więc widocznie im to pasuje, nie? Jakby to jest ważne, żeby w takim podejściu do tych niezachodnich demokracji, bo Zachód to oczywiście teraz ma tam mnóstwo pretensji, jakichś żali, że tu nie było, tego nie było, a tam nie było, a tam prasa coś, a tu tych wygnali, a tu tamtych wygnali. I to jest wszystko oczywiście prawda. Natomiast w takiej podstawowej sprawie zdecydowana większość społeczeństwa mogła zagłosować, zagłosowała w sposób wolny i uczciwy i wybrała to. I to jest jakby moim zdaniem, to jest bardzo demokratyczne tak jakby w swojej istocie i to w ogóle jest bardzo piękny przykład tak na dobrą sprawę, gdzie w Azji mamy mało demokracji, gdzie sąsiedzi Birmy są zazwyczaj autokracjami, a takiej krytyki jak Birma nie dostają na Zachodzie, bo na przykład Wietnam czy Laos to jest w ogóle nieporównywalne. Tajlandia jest znacznie mniej demokratyczna, Singapur jest znacznie mniej demokratyczny, ba nawet Malezja jest mniej demokratyczna. Także to w skali regionu Birma jest naprawdę krajem, który jest bardzo demokratyczny w swojej istocie, mimo tych oczywiście wszystkich ograniczeń. Natomiast na Zachodzie jest oczywiście ogromne rozczarowanie Su Ci i ogromna krytyka tam z niej związana, no i to się przekłada również na krytykę tych wyborów. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A co wynik wyborów w Birmie oznacza dla Chin, a co dla Stanów Zjednoczonych? Zanim odpowiem na to pytanie, to wyjaśnię jeszcze, dlaczego jest ta krytyka, bo to mi pozwoli wyjaśnić te reperkusje międzynarodowe. Otóż jak Su Ci poszła na ten faustowski układ z władzą, to trochę zepsuła zabawę wielu osobom na Zachodzie, które oczekiwały tego, że ona będzie tym sumieniem świata, że tam będzie apelować o pokój na świecie i mówić ludziom jak żyć. A tymczasem ona zaczęła normalnie gierki z generałami. No musiała je to zrobić, ale nagle ci na Zachodzie, ci wszyscy uduchowieni publicyści New York Timesa i inni tam szukający głębokiej mądrości na wschodzie zaczęli pisać, ona stała się politykiem. W ogóle straszne, nie? O, co za rozczarowanie, nie? Więc to była pierwsza rzecz. Ja ją kiedyś o to pytałem, a Su Ci powiedziała, co oni myśleli, że robiłam przez cały ten czas, nie? Także to była taka piękna odpowiedź. Ona jest znana z tego, że ona jest bardzo dobrze wyszkolona, w sensie ona świetnie potrafi ripostować. Widać, że to są jednak lata doświadczeń z mediami. W każdym razie Su Ci, no i właśnie w ramach tych różnych gierek z generałami, no a to na przykład publicznie mówiła, że lubi armię,
A to tam milczała, jak była ofensywa przeciwko partyzantom z mniejszości Kaczynów i tak dalej. Nie, więc to były takie rzeczy, które były krytykowane na Zachodzie. Jakby w Birmie mniej, dlatego że ludzie jakby rozumieli te uwarunkowania. Natomiast przełom nastąpił w 2017 roku. W Birmie jest taka mniejszość, która jest szczególnie nienawidzona, to jest Rohingya, to, czy Rohingya. Rohingya to po birmańsku czytanie, a to drugie po bengalsku. No i to jest muzułmanie, mniej więcej 1,5 miliona, którzy zostali w znacznej części wygnani z Birmy w 2017 roku. To była czystka etniczna, w ogóle straszna zbrodnia. Mówi się nawet o ludobójstwie, aczkolwiek to jest trudno do udowodnienia. W każdym razie to armia tego dokonała. Tam Suu Kyi w ogóle nie miała nic do powiedzenia. Natomiast w Birmie te wygnanie Rohingya było traktowane w dużej mierze, bo to się zaczęło od ataków partyzanckich tychże Rohingya. To jest w ogóle długa opowieść, nie mamy na to czasu, natomiast w Birmie to było traktowane jako birmański 11 września. Zaatakowali nas, w ogóle to my im teraz oddamy, nie? I nie będzie zmiłuj. No i nie było zmiłuj. No i wygnali ich i to w ogóle pierwszy motyw był, kiedy armia w ogóle zyskała w oczach społeczeństwa naprawdę bardzo. Dlatego, że w oczach społeczeństwa armia wygnała tu obcych muzułmanów, którzy zagrażają buddyjskiej Birmie. To oczywiście jest bzdura, bo co te milion muzułmanów może tu zagrozić 54-milionowej Birmie. Natomiast no takie były nastroje społeczne. No i Zachód zaczął w ogóle nie myśląc o tym, w ogóle kogo to interesowało, kogo interesują ci generałowie w jakimś trzeciorzędnym świecie. No ale pokojowa noblistka, która najpierw milczy w sprawie ludobójstwa, a potem uprzedzając fakty staje po stronie sprawców, o to jest news. To jest w medialnie mówimy o tym, że jak pies pogryzł człowieka, to nie jest żaden news. Ale jak człowiek pogryzł psa, to jest to. No więc zwróć uwagę, ile tutaj było wątków, które były ciekawe. Po pierwsze, publicznie jest takie przekonanie, które mógłbym się nad nim tu pochylić głębiej, że buddyści jest pokojowy lud. To jest oczywiście głupota zupełna, tak? To jest w ogóle absurd. To jest typowy orientalizm, tyle że pozytywny. No a z kolei jest też przekonanie, że muzułmanie są źli. To też jest niesprawiedliwe, nie? Więc w tym momencie, a tu teraz buddyści mordują muzułmanów. Nie, no to jest news, nie? Jakby muzułmanie mordowali buddystów, to co to w ogóle by było? Byłaby oczywistość, nie? Ale odwrotnie, no to już jest coś, tak? I co więcej jeszcze, na dodatek mamy pokojową noblistkę, która przykłada rękę do ludobójstwa. Nie, no to jest po prostu to super z punktu widzenia medialnej logiki. No to jest przynajmniej trzy nagłówki, nie? W jednym, tak? No i zgodnie z tą logiką medialną Zachód zaczął się najpierw domagać od Suu Kyi, żeby ona się wypowiedziała i potępiła te zbrodnie. No a Suu Kyi dobrze wiedziała, bo jeszcze armia robiła tak, że armia w Birmie przedstawiała Suu Kyi jako tą, która wspiera tych Rohingya. Bo chcieli ją po prostu wrobić jakby w to, żeby ona straciła poparcie. No więc Suu Kyi stanęła przed pułapką Rohingya. Czyli jakby poparła tych Rohingya, to by Zachód powiedział tak, dobrze, dała świadectwo, tak, wygrała moralnie, nie, tak by było wspaniale, tak, sumienie świata przemówiło, no tak im przemówiło, że po prostu tak zrozumieli swoje błędy, tak, ci zbrodniarze wojskowi i przestali mordować, tak, no z pewnością to danie świadectwa by tu wiele dało, no i, ale wtedy ona by straciła poparcie, bo Birmańczycy by się od niej odwrócili, no a generałowie by byli zachwyceni, bo mieliby pretekst do zamachu stanu, albo po prostu by wygrali w wyborach zwykłych, nie musieliby niczego po prostu fałszować, bo by wtedy Suu Kyi straciła wszystko to, o co walczyła przez 30 lat. No albo, to była jej druga możliwość, albo stanąć w obronie kraju przeciwko światu. No i to zrobiła właśnie. Suu Kyi bardzo wyraźnie broniła Birmę, zaprzeczała, że doszło tam do zbrodni. To akurat jest mało szlachetne, ale to jest bardzo zrozumiałe politycznie. No i broniła kraj, między innymi w zeszłym roku broniła przed Trybunałem w Hadze. To już naprawdę był wspaniały spektakl medialny, dlatego że to była po prostu matka narodu dla ojczyzny ratowania rzuciła się przez morze. Tam po prostu w Birmie był live, transmisje pokazujące, jak ta Suu Kyi tam sama w tej Hadze po prostu broni Birmy przed złym światem, który tu chce ich narzucić jej muzułmanów, bo to mniej więcej taka była narracja.
No i to było wspaniałe zagranie PR-owsko, natomiast w takim sensie bardziej ogólnym, no to Suu Kyi stanęła przed wyborem kraj albo świat i wybrała kraj bez wahania. No i to spowodowało, że ona jest straszliwie potępiana na Zachodzie. Teraz Suu Kyi to jest dokładnie odwrotność tego, co było 10 lat temu. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo to jest kolejny wątek na temat mediów, to znaczy to te przechodzenie od zachwytu do potępienia, tak jak z aktorami, nie? To masz jakiegoś aktora i on jest najpierw super, a potem jest beznadziejny, nie? Mel Gibson na przykład, nie? No to jest mniej więcej w tym duchu. To jest taka celebrycka logika, która zupełnie nie pasuje jakby do logiki politycznej, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast tu jeszcze dochodzi taki wątek, który taki znany australijski birmanista Andrew Self nazwał, że ci wszyscy, którzy tak się zachwycali tą Suu Kyi przez 20 lat, to teraz się zachowują jak odtrąceni kochankowie. No bo ona popsuła zabawę, no. No miała przecież apelować o pokój na świecie, miała mówić jak żyć, miała być tą lewitującą ponad ziemią tutaj ikoną, Madonną i tak dalej. No ona co zrobiła? No ona się okazała politykiem, no bezczelna, no po prostu no, jak się tak w ogóle, to psuj zabawa, no. Mieli taką piękną opowieść o jakichś wartościach w polityce, o tym, że ten tu Suu Kyi bez przemocy walczy z tymi generałami i tak dalej, a ona co? No więc efekt tego jest taki, że na Zachodzie mamy odreagowywanie emocjonalne teraz, które polega na tym, że teraz co robi Suu Kyi, to jest złe. To ona jest po prostu zdrajczynią, renegatką, ona jest birmańskim Mugabe, w ogóle wszystkim tym, tylko co może być najgorsze. Ale to tak na poziomie medialnym, aktywistów, to na tym poziomie. Natomiast politycznie, no to politycy zachodni są trochę mądrzejsi, oni wiedzą, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale z kolei jest takie takie ciśnienie społeczne, żeby potępiać tą Suu Kyi, że oni teraz nie mogą tak do końca sobie się z nią pokazywać, no więc się z nią dystansują, no ale i właśnie ten Zachód ma teraz jest taki rozdarty, nie wie co robić. No bo tak, z jednej strony to Oxford ściągnął jej portret z sali sław, tak, to ją na pewno upodło, tak, to już po prostu nie wiem, pewnie tydzień siedziała i płakała z tego powodu, tak, po prostu to był taki ciągnięty, że te żadni generałowie nie byli w stanie tak ją po prostu dotknąć jak ten Oxford, który kiedyś sama kończyła, nie, no więc to jest po prostu, to jest infantylizm, taki typowy akademicki infantylizm, nie, ja doskonale to znam, nie, jako człowiek, który też pracuje na uczelni, to ja znam te puste gesty, nie, natomiast no nie straciła aż takiego poparcia Mitch McConnell na przykład, to był przewodniczący Republikanów w Senacie, też ma portret Suu Kyi w swoim gabinecie, ale on go nie ściągnął. Teraz gdyby on go ściągnął, to byłby problem dla niej, tak? To naprawdę byłby problem. A jak se Oxford ściąga, no to wie, to możemy się pośmiać z tego. Natomiast, albo jak jej Amnesty International odbiera przy całej potępieniu moralnym, odbiera jej tu tytuł ambasadorki sumienia. No tak, na pewno ją to ubodło. No więc Zachód jest taki rozdarty, nie bardzo wie co robić, bo z jednej strony jest bardzo silna presja, żeby tą Birmę potępiać, a z drugiej strony i żeby ona przyjęła tych Rohingya z powrotem, a tego na pewno nie zrobi, to jest jakby oczywiste i to nieważne czy Suu Kyi, czy generałowie, nikt tego nie zrobi, więc to jest jakby jasne. Natomiast ta sprawa jest na tyle znana, że Zachód jest trochę w kropce. Natomiast no, sytuację doskonale wykorzystały Chiny, dlatego że Chiny trochę straciły w momencie, kiedy generałowie zaczęli reformować kraj, to generałowie się zaczęli dogadywać z Zachodem i trochę się wyrwali z tego ucisku chińskiego. Ale Chińczycy są cierpliwi, poczekali i co zrobili Chińczycy, to też jest w ogóle piękne zagranie. Otóż Chińczycy, jak się tylko zorientowali, że Suu Kyi dojdzie do władzy, to z wielką pompą ją zaprosili do Pekinu. I ona tam pojechała, to pamiętam to, bo to była połowa 15 roku, jeszcze Suu Kyi była w opozycji, to w ogóle było złamanie takiego protokołu niepisanego chińskiego, że nie zapraszamy opozycjonistów, tylko zawsze tych, którzy są we władzy. I pamiętam, jak czytałem komunikat w Xinhua, w agencji chińskiej na temat spotkania Xi Jinpinga z Suu Kyi, no to na Zachodzie, jak się pisze Suu Kyi, to zawsze się pisze pokojowa noblistka i tak dalej. No, a jak ją przedstawiono w chińskim? Przewodnicząca partii. Słowa nie było o tym, że jest pokojową noblistką, tylko było przewodniczący Xi spotkał się z przewodniczącą Suu Kyi i omówili tam przyjaźń chińsko-birmańską, nie? Także w ten sposób. No też i potrafią grać w media. Tak jest.
No i od tego momentu, jak Suu Kyi doszła do władzy, ona jeszcze tam miała taką sławną historię, jak nie anulowała jednej kopalni miedzi chińskiej, która zatruwała środowisko i tak dalej. No i Suu Kyi stanęła na czele komisji, która powiedziała, że sąsiadów się nie wybiera. I nie anulowała tego projektu, także ona jakby szybko nawet się nie musiała uczyć polityki międzynarodowej, tylko szybko pokazała, że ją doskonale rozumie. Natomiast Suu Kyi przez 5 lat swoich rządów stała się bardzo prochińska. To znaczy ona jest chyba jednym z najbardziej lubianych przywódców azjatyckich przez Xi Jinpinga, co jest zresztą bardzo zrozumiałe, dlatego że Xi jest synem jednego z bliskich kompanów Mao, może w drugim szeregu, ale jednak. No a Suu Kyi jest córką założyciela kraju i armii. No to w azjatyckiej polityce dynastycznej oni się bez słów rozumieją, tak? To jest jakby oczywiste. Więc to jest pierwsza rzecz. Dobrze się ze sobą rozumieją. No i Suu Kyi dzięki temu jest broniona przed Zachodem, no bo Zachód żadnych sankcji nie nałoży w ONZ-cie bez Chin. No i efekt jest tego taki, że Chiny odzyskały de facto w Birmie swoją pozycję, jaką straciły za późnych generałów. No i teraz Suu Kyi, pokojowa noblistka, jest w ogóle najbardziej prochińskim politykiem w ogóle w Birmie w ostatnich latach. Ja tylko czekam, aż jej Chińczycy dadzą nagrodę Konfucjusza. To będzie zwieńczenie procesu, tak? Bo w ogóle w Chinach Suu Kyi ma bardzo dobrą prasę z kolei. W Chinach uważają, że ci na Zachodzie to są półidioci. Oni nic nie rozumieją i że przecież to się musi tak zachowywać. No i o co chodzi w ogóle? Ona owszem, Suu Kyi kiedyś tam w młodości o jakiejś demokracji mówiła, ale już zmądrzała. No już teraz to jest poważna osoba. Z nią można robić interesy, nie? To jest naprawdę poważna osoba. Natomiast to też nie jest tak, że Suu Kyi jest wyłącznie prochińska. Jakby to w dużej mierze musi tak być, dlatego że taką ma pozycję międzynarodową. Suu Kyi ten Zachód wypadł z ręki i to jest oczywiście źle dla Birmy, dlatego że nie jest w stanie równoważyć, a tradycyjnie Birma ma ten styl prowadzenia polityki zagranicznej, równoważenia potęg, czy też neutralizmu, jak to się ładnie nazywa po ichniemu. W każdym razie, no więc Suu Kyi wypadł ten Zachód i oczywiście to osłabia i Suu Kyi, i Birmę, ale Suu Kyi ma inne karty, które są w Birmie dużo ważniejsze niż Zachód, a mianowicie po pierwsze Japonię. To jest jej duży sukces. Ona mimo takich sobie relacji z Shinzo Abe była w stanie z tą Japonię utrzymać i zwiększyć zaangażowanie Japonii w Birmie. Po drugie ma bardzo dobre relacje z Koreą Południową. To jest istotne. Ma dobre relacje, to jest też ciekawe, z generałami tajskimi. To Tajlandia i Birma to się lubią jak kot z psem, to jest jak Polska i Rosja, historycznie zawsze ze sobą rywalizowały, ale Suu Kyi jest w stanie właśnie z tajskimi generałami się dobrze dogadywać, przepraszam, cywilami teraz, z Singapurem ma bardzo dobre relacje, no i niezłe relacje z Indiami. Także to nie jest tak, że ona jest tylko i wyłącznie na łasce Chin, jest w stanie balansować, no a przede wszystkim jakby kontynuuje tą modernizację zapoczątkowaną przez generałów, po końcówce rządów generałów, a ta modernizacja, ta transformacja jest jednoznacznie korzystna dla ludzi. Ja pamiętam Birmę sprzed 10 lat, to był upodlony kraj, ludzi, którzy się bali, którzy nie mieli żadnych nadziei. To był kraj, w którym nie było reklam na przykład, to był kraj, w którym nie było telefonów komórkowych, w ogóle telefonów nie było, nawet stacjonarnych. To był kraj, który miał najsłabszy internet na świecie. Pamiętam, jak w 2010 roku wysyłałem jednego maila godzinę, także, a teraz jest to kraj, w którym Facebook równa się internet, wszyscy mają Facebooka, jest to podstawowe miejsce komunikacji, jest to kraj, w którym centrum Rangunu jest w ogóle, wygląda już jak Bangkok, niesamowite zmiany, w którym mamy mnóstwo galerii handlowych. Te zmiany oczywiście są i dobre, i złe, nie? No bo to możemy debatować na ten temat, natomiast wyraźna jest poprawa życia ludności. To widać i w statystykach, i widać czy po prostu, jak się patrzy, jak żyją. Taka prosta rzecz, nie ma już plagi, która była straszna wcześniej, czyli braku prądu. Blackouty to była absolutna norma w Birmie 10 lat temu, a teraz czasami, tak? Ale to jest właśnie ta różnica. Kiedyś to była norma, teraz to jest czasami. Elektryfikacja objęła 70% społeczeństwa, poprawia się służba zdrowia, chociaż teraz dostała w łeb COVID-em, no ale generalnie się poprawia, szkolnictwo się poprawia z bardzo niskiego pułapu oczywiście. Drogi są budowane, to też widać, jak
przed pandemią pracowałem w biznesie turystycznym, to jak planowaliśmy tą samą trasę, no to w 2011 roku ona trwała 7 godzin, a teraz trwa 2 godziny. Nie? Więc to są takie rzeczy, które są wyraźnie namacalne. I te wszystkie zmiany, rewolucja technologiczna, rewolucja cyfrowa, te połączenia, te connectivity regionalne, no Birma jednak jest pomiędzy Chinami a Indiami, to jest ogromny potencjał, także napływ kapitału zagranicznego, nowe miejsca pracy, to wszystko ma tam miejsce i to wszystko jest, ta transformacja zdecydowanie zmienia ten kraj na korzyść, tym ludziom się po prostu żyje lepiej, w sensie jak najbardziej ekonomicznym, natomiast im się też żyje lepiej w tym sensie, że ci generałowie sobie poszli precz, przynajmniej z ich życia codziennego. Ja jeszcze 10 lat temu to w ogóle z pewnych słów w ogóle nie można było mówić. Ja pamiętam sytuację, że z kimś rozmawiałem, a ktoś przerywał rozmowę i uciekał ode mnie, bo powiedziałem o jedno słowo za dużo. A teraz tego nie ma. Teraz normalnie ludzie plują na tych generałów i mówią, że to są zbrodniarze, nie boją się tego. To jest ogromna różnica, to jest w ogóle nieporównywalne. To jest jak niebo a ziemia, więc jak najbardziej transformacja birmańska jest tutaj korzystna przy wszystkich jakby problemach i wadach. No jakby, ja myślę, że to w ogóle jest taki wątek, bo jak ja czytam te zachodnie opisy o Birmie, które oczywiście są mainstreamem, no bo to jest dominacja angielszczyzny i tak dalej, ale to jak ja to czytam, to ja po prostu widzę, jak oni tego nie rozumieją, że jednak potrzeba przeżyć transformację w jednym albo w innym kraju, żeby mieć jakąś taką podstawową empatię wobec problemów, które przechodzą ludzie, których kraj się zmienia w sposób fundamentalny, że naprawdę te mnóstwo jakby odcieni szarości, no to chyba trzeba to naprawdę przeżyć na własnej skórze, żeby mieć perspektywę, żeby mieć jakąś fundamentalną empatię, której kompletnie nie posiada Zachód, gdzie tak na dobrą sprawę w zachodniej narracji, przy tej całej politycznej poprawności, to tak na dobrą sprawę ujawnia się, co chwilę się ujawnia taki ukryty kolonializm i orientalizm, taki paternalizm, dawanie rad, takie pokazywanie palcem, że czegoś tam nie robią, że tu coś złego i tak dalej. Wyjątkowo irytująca maniera, którą nawiasem mówiąc też na własnej skórze chyba często przeżywamy. Także właśnie warto patrzeć na to z takiej perspektywy, bym powiedział, empatycznej, takiej współlosów transformacyjnych. A ostatnie pytanie, co dla Stanów Zjednoczonych oznacza wynik wyborów w Birmie? Stany Zjednoczone były bardzo zaangażowane w Birmie z powodu Aung San Suu Kyi. To znaczy, póki ona jeszcze była ikoną, póki ona była sumieniem świata, to jest w ogóle tytuł, który jej nadał ten speaker Parlamentu Brytyjskiego, tak? Także oficjalnie, nie? Że tak powiedział, jak ona występowała w Parlamencie Brytyjskim. Ale więc Stany Zjednoczone bardzo były zaangażowane w Suu Kyi i za Obamy to zaangażowanie i popieranie Suu Kyi nie przeszkodziło im w dogadaniu się z jej wrogami, czyli z generałami. Czyli w pewnym sensie Amerykanie tą Suu Kyi wystawili do wiatru, albo wrzucili pod autobus, tak jak angielskiej metafory używając. W każdym razie, no ale Obama jednak, trzeba mu to oddać, przyczynił się w pewnym sensie do tej transformacji, dlatego że on dwukrotnie przyjechał do Birmy, dogadał się z tymi generałami, ale to jest ważne, że to było reformatorskie skrzydło armii, dlatego że no, w samej armii były też trepy, które po prostu chciały, żeby było tak, jak było wcześniej, nie? Żeby żadnych zmian i w ogóle tą Suu Kyi to najlepiej zabić i w ogóle społeczeństwo upodlić jeszcze bardziej i żeby było jak było, nie? Więc to jest jednak plus, że Obama się po prostu dogadał z tym reformatorskim skrzydłem armii, no i to umożliwiło te reformy. No więc by to umożliwiło reformy kosztem oczywiście utrzymania tej konstytucji i tego systemu. No i za Obamy Stany weszły bardzo wyraźnie do Birmy. To było wyraźnie, no mało jest krajów, które prezydent amerykański odwiedza dwukrotnie w trakcie kadencji. To był taki namacalny przykład jego zainteresowania. No a jeszcze Suu Kyi była w Waszyngtonie dwa razy, więc to też
To też było wyraźne. No więc Stany wróciły do Birmy. To było głównie odczytywane na świecie geopolitycznie jako powstrzymywanie Chin. I oczywiście ten wątek też miał miejsce. Natomiast no przede wszystkim to chodziło o Suu Kyi. No i no ale potem przyszła ta kwestia Rohingya. To już nie było Suu Kyi, nie? No bo to, znaczy przepraszam, to już nie było Obamy. Suu Kyi pozostała jak najbardziej. Natomiast nie było już Obamy, już był Trump. Trump się kompletnie nie interesował Birmą. Jest taki sławny filmik na YouTubie, jak ci Rohingya, aktywiści Rohingya do niego przychodzą i mu mówią, że no, żeby on im pomógł i tak dalej, a Trump tak patrzy na nich tym swoim przenikliwym, głębokim intelektualnie spojrzeniem i mówi, where is exactly that? Nie, gdzie to dokładnie jest? Where exactly is that? Nie? Więc on tak spojrzał, no a jeden z jego doradców mówi, it's near Burma. To jest jeszcze bardziej w ogóle żenujące, dlatego że to było w Birmie, to nie było obok Birmy, tak? Tylko ten. No więc to tyle Trumpa, on się w ogóle tym nie interesował, to w ogóle go nie interesowało, ale to amerykańska polityka, to jest amerykańska polityka, to prezydent dużo może, ale jest jeszcze to deep state, nie? Czyli głębokie państwo, no i urzędnicy de facto za plecami nieświadomego Trumpa kontynuowali politykę z Obamy, czyli utrzymywania tych relacji, no ale potem właśnie wyszła kwestia Rohingya, no i Amerykanie trochę potępili, ale mniej niż Europa. Jednak Amerykanie są dużo bardziej pragmatyczni w Europie, to tam Francja się oburzyła bardzo, Anglia, no a Amerykanie tam trochę, prasa liberalna oczywiście pokrzyczała, natomiast no, nie urwano kontaktów, no więc wydaje się, że teraz za Bidena będzie powrót zainteresowania Birmą, no bo jakby nie spojrzeć, no wystarczy na mapę spojrzeć, to jest najważniejszy kraj między Chinami a Indiami, to wystarczy spojrzeć na potencjał. To jest w ogóle ogromny kraj, on jest większy niż Francja, tak, w sensie powierzchniowym. To jest kraj, który ma ropę, który ma gaz, który ma kamienie szlachetne, jest tego sławny na świecie. Kiedyś był największym eksporterem ryżu. To jest kraj, który ma ogromny potencjał gospodarczy i Amerykanie to wszystko wiedzą, więc nie będą się obrażać na rzeczywistość. Natomiast w przypadku Bidena będzie trudne dla niego, żeby... No bo on jest jednak taki dużo bardziej demokratyczny. Trumpa to w ogóle nie interesowało. No a w przypadku Bidena, no przynajmniej w tej wersji retorycznej, to te kwestie praw człowieka mają znaczenie. No i teraz tak, będzie się musiał porozumieć z Suu Kyi, z którą jest mu blisko ewidentnie, bo on przecież był wiceprezydentem u Obamy, więc on uczestniczył w tych wszystkich naradach i są zdjęcia jego z Suu Kyi, on ewidentnie się z nią zna, rozumie i tak dalej, no ale z drugiej strony będzie musiał jakoś tą kwestię Rohingya podnosić, co będzie mu utrudniało rozmowy z Birmańczykami. Także no będzie musiał to jakoś rozwiązać, ale ja podejrzewam, że znajdzie sposób. Amerykanie no od zawsze mają tak, że tam publicznie mówią, a w rzeczywistości nie zwracają na to większej uwagi, więc podejrzewam, że tak właśnie będzie. Będą sobie rozmowy, będą denerwować tych Birmańczyków tym odniesieniem do Rohingya, ale tak naprawdę nie będą umierać za Rohingya. To jest właśnie w ogóle, to jest jeszcze z tak innej perspektywy, to jest właśnie największa tragedia tego ludu, który jest strasznie maltretowany. No to jest w ogóle jeden z najbardziej prześladowanych ludów na świecie, jeśli nie najbardziej. A teraz on się stał takimi nowymi Tybetańczykami na Zachodzie. To znaczy wszyscy się tam pochylają, jak oni cierpią i tak dalej. Ale żaden kraj nie chce ich przyjąć. Żaden kraj zachodni, trochę Kanada, ale to było kilka tysięcy ich przyjęła. No a tu mamy milion, nie? Mamy milion tych Rohingya, którzy wegetują w obozach dla uchodźców. Natomiast politycy zachodni oczywiście bardzo lubią mówić, że jakie to tragedia im się stała i tak dalej, ale żeby zapłacić na przykład organizacjom, które im pomagają, a to nie do końca już, nie? To już jest trudniejsze, to wymaga jakiegoś wysiłku. Nie, to łatwo jest po prostu mówić publicznie, że jest źle, że potępiamy, wyrażamy głębokie zaniepokojenie i tak dalej, ale żeby tak realnie pomóc tym ludziom w tym Bangladeszu, a to już trudniej. I tak samo te wszystkie media, czy aktywiści, którzy krzyczą strasznie, jak to się źle stało z tymi Rohingya, no ale to by można było, bardzo łatwo jest znaleźć organizację im pomagającą, UNICEF na przykład, tak, no wpłacić, tak, zamiast takiego gadania po prostu, strzępienia języka, jak to było, no to wpłać te $10, nie, czy nawet $100,
tak, to zdecydowanie będzie dla wszystkich lepiej, nie? Więc to, natomiast no oczywiście tak nie jest, no bo dużo łatwiej jest mówić, nie? I potępiać i wstawiać hasztagi i wpisy na Facebooku, że się jest głęboko oburzonym, nie? No to jest jakby istota współczesnego świata. Z Tybetem też tak było, nie? Wszyscy potępiali i tak dalej, a Tybetańczycy przyczekali i co? I dzisiaj gdzie jest Tybet, jest w zdecydowanie gorszej sytuacji niż był 30 lat temu, nie? Więc ten aktywizm to jest właśnie takie duże myślenie życzeniowe, on do niewielu rzeczy prowadzi, przynajmniej w Azji, więc to tak to będzie wyglądać właśnie na Zachodzie, że Biden będzie musiał znaleźć równowagę między tą nastrojami opinii społecznej, która wyraźnie żąda potępienia Birmy za Rohingya, no a jednak interesami z Birmą, która jest ważna w takiej szerszej układance, żeby powstrzymywać Chiny. Ale ja myślę, że znajdzie to rozwiązanie. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję Michale za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!